pierwszy okres porodu, omawiamy sobie pierwszy okres porodu. Tak wyglądają zajęcia w nowej szkole rodzenia. Placówka mieści się w przychodni zdrowia przy ulicy Lipińskiego. Jej ideą jest profesjonalne przygotowanie młodych rodziców do zupełnie nowej roli. Z zajęć zadowoleni są zarówno ci, którzy dopiero rozpoczynają, jak też ci, którzy kurs mają już za sobą. Spodziewamy się pierwszego dziecka razem z żoną. No i nauczę się tu dużo ciekawych rzeczy, jak obchodzić się z takim maleństwem. Bardzo przydatne i pomocne, zwłaszcza jeśli rodzi się po raz pierwszy. Jak najbardziej jestem zadowolona z uczestnictwa w zajęciach, bo mogę chociaż przynajmniej teoretycznie przygotować się do porodu. Znaczy polecałabym, myślę, że każdemu warto przyjść, posłuchać, nauczyć się oddychać i chociaż mieć tak teoretyczny zarys tego, że jest się przygotowanym do porodu. Bo nie wiem, czy w praktyce dopiero wszystko się okaże. Uważam, że szkoła rodzenia dużo mi da, bardzo dużo. Świadomie i podejdę do porodu, do technik oddychania, które nauczyliśmy się w tej szkole. Rozwiała też szkoła rodzenia moich wiele wątpliwości na temat po prostu porodu. Nie jest to takie straszne, jak uważam. Uważam teoretycznie, że nie jest to takie straszne, jak po prostu, jak niektórzy tutaj snują takie mity. Dlatego więc skorzystałam i zadowolona jestem. Do tej pory szkoła rodzenia nie miała stałego lokum. W ciągu 8 lat swojej działalności często przenosiła się z miejsca na miejsce. Na szczęście znaleźli się sponsorzy, którzy zdecydowali się pomóc i za 50 tysięcy złotych wyremontowali i wyposażyli nowe pomieszczenie. To znacznie zwiększyło komfort nauki i pracy. To, co my przekazujemy paniom tutaj w Szkole Rodzenia, one to wykorzystują w czasie porodu. Łatwiej przechodzą poród, łatwiejszy jest kontakt z tymi paniami. No oczywiście nie możemy tu zapomnieć o tatusiach, bo tatusiowie tak samo przechodzą przez te wszystkie etapy, uczą się jak pomóc kobiecie, czy wykonywać masaż, jak jej pomóc przy zmianie pozycji. Dają takie pewne poczucie bezpieczeństwa. Niektórzy nie dotrzymują do końca, ale większość wie nawet jak w drugim okresie porodu kobiecie pomóc. Udział w zajęciach obejmuje 8 spotkań. Podczas nich przyszli rodzice poznają, jak właściwie przygotować się do porodu, czym jest sama ciąża i jakie są jej etapy. Po takim kursie kobiety są lepiej przygotowane do porodu, co ułatwia pracę również lekarzom. Jeżeli pacjentka jest po takiej szkole, to łatwiej się z nią skontaktować. Ona jakby potrafi ocenić, powiedzieć, co ją niepokoi, albo nie boi się tego, co jest po prostu normalnym zdarzeniem, bo wie o tym już z tego szkolenia. Poza tym nawiązują się przyjaźnie w tej szkole rodzenia. Przecież to są grupy wsparcia, to są grupy par rodzicielskich, które przez te zajęcia nawiązują jakby kontakt, oni mają razem w tym samym czasie dziecko, te same problemy w tym czasie. I to nie tylko, że jest jakaś położna czy lekarz, który coś wyjaśni, tylko czasem wystarczy telefon do przyjaciela. Duży nacisk w szkole rodzenia kładzie się również na pielęgnację doworodka, jego kąpiel oraz karmienie piersią. Przy szpitalu istnieje specjalna poradnia laktacyjna. Ma ona nie tylko pomagać podczas problemów z karmieniem, ale też ma zwrócić uwagę, jak ważne jest właśnie to naturalne karmienie piersią. No, o karmieniu wszyscy wiedzą wszystko, tylko dlaczego kobiety przestają karmić wobec tego? Skoro to jest tak naturalna czynność, którą natura zaplanowała, bo nie planowała natura, że będziemy własne dzieci karmić mlekiem krowim, tylko zaplanowała jednak, że każda matka będzie w stanie wykarmić własne dziecko własną piersią. I tak natura zaplanowała i tak rzeczywiście jest. Tylko ważne, żeby kobieta miała oparcie i wsparcie wtedy, kiedy pojawi się problem. Personel szkoły rodzenia w najbliższej przyszłości planuje utworzyć grupę wsparcia dla matek, wprowadzić zajęcia z jogi, gimnastyki oraz rozpocząć naukę noszenia dziecka w chuście. Wszystko po to, aby pokazać matkom, że macierzyństwo to jeden z najpiękniejszych okresów w życiu.